Dzień dobry, ja nazywam się Zbyszek Patkiewicz, jestem nowym dyrektorem zabiegu widuchowej i moją rolą jest w tej chwili poprowadzić dalszy proces porządkowania spraw w Zakładzie Gospodarki Komunalnej. Wcześniej pani Agnieszka Tarka przez 9 miesięcy porządkowała dokumentację, przygotowywała zespół, tworzyła nowe plany rozwojowe, tworzyła plany inwestycyjne. Planów inwestycyjnych jest mnóstwo, dlatego że i byłoby potrzeb inwestycyjnych, dlatego że zakład jest w dosyć trudnej sytuacji, między innymi dlatego, że przez lata nie było odprowadzona odpowiednia ilość pieniędzy na to, żeby ten majątek utrzymywać w należytym stanie, co oznacza, że w tej chwili, mówiąc kolokwialnie, jest to jednostka w stanie przedzawałowym. Oczywiście sytuacja na oczyszczalni będzie uporządkowana w przeciągu, myślę, że roku z kawałkiem, w zależności od tego, jak procedury przejdą. Natomiast w tej chwili, nie wiem, czy państwo byli na oczyszczalni, to jest naprawdę obraz, który mrozi krew w żyłach. Jak pierwszy raz zobaczyłem tę instalację, tak z daleka jak zajechałem, to mówię, ok, jeszcze się kupy trzyma, ale zajrzałem tam do środka, to już wiem, dlaczego pan Sławomir Mazurek po prostu cały czas kupił nogami, żeby mieć nową oczyszczalnię. Bo w zasadzie to nie będzie modernizacja tej oczyszczalni, tylko to będzie reanimacja oczyszczalni. Natomiast jest jeszcze inny problem, przed którym stoimy, to są wodociągi. I to są suwy, przed którymi mamy też bardzo dużo zadań inwestycyjnych. Ponieważ przez lata niektóre z nich zostały doprowadzone do stanu opłakanego i w tej chwili potrzeby inwestycyjne są porównywalne z potrzebami na oczyszczalni. W związku z tym moja rola będzie też taka, żeby pomóc gminie w poszukiwaniu pieniędzy zewnętrznych, co nie będzie łatwe, bo jest bardzo dużo obostrzeń, jeżeli chodzi o wodociągi, żeby te wodociągi reanimować. Mamy w sieci, ja powiem tak, ja się trochę cieszę, że nie piję wody z kranu widuchowej. Trochę tak. Ona oczywiście spełnia normy, bo ona spełnia normy. Natomiast proszę pamiętać o tym, że sieć wodociągowa składa się m.in. z rur azbestowych, które nadal są. I w wielu przypadkach tych rur nawet nie ma na mapach, bo one są po prostu wkładzione jeszcze przez dawny PBRO, czyli Państwowe Przedsiębiorstwo Budownictwa Rolniczego przed 40-50 laty. I nadal te rury funkcjonują. Oczywiście one są na tyle bezpieczne, że nie zagrażają bezpieczeństwu mieszkańców, ale w sytuacji awarii trzeba się w ten azbest wwiercić i w tym momencie robi się problem. Dwa, są rury z PVC, czy PCV-ki, z polichlorowinylu. Winyl i chlor nie są zdrowe i generalnie te rury się powinno zamieniać na polietylen, który jest najbardziej i plastycznym, i bezpiecznym tworzywem. Natomiast wymiana sieci wodociągowej w całej gminie to jest rząd wielkości kilku milionów złotych. I myślę, że to jest zadanie, przed którym stoi Zakład Gospodarki Komunalnej między innymi w perspektywie kilkuletniej. Natomiast w perspektywie teraz bieżącej, perspektywa bieżąca wygląda w ten sposób, że ja mam tak mało pracowników, którzy są w stanie to ogarnąć, i tak mało argumentów, żeby zatrudnić specjalistów, którzy będą chcieli przyjść i pomagać ogarniać ten zakład. Ja teraz będę stawał na głowie i to jest moja właśnie na propos zarządzania ludźmi, żeby przekonać ludzi, żeby chcieli w tym zakładzie pracować. Jeden z pracowników, który w tej chwili odchodzi z pracy z 7-letnim doświadczeniem, odchodzi z przyczyn prywatnych, nie przyczyn związanych z zawodową, przeprowadza się po prostu do innego miasta. Jak pierwszy raz z nim rozmawiałem, pytam się, jaka jest atmosfera, jak pracownicy to odbierają. Mówi pan co? Mówi, wstyd nam jest pracować w takiej firmie. A dlaczego wstyd? Bo jak przyjeżdża po Gryfino, to oni mają fajny sprzęt, oni mają fajne narzędzia, a my po prostu jak takie sieroty z łopatami. No i teraz poprzedniczka moja chociażby zrobiła coś takiego, taką prostą rzecz, jak na przykład zakup nowych ubrań roboczych. Ci ludzie przez lata nie mieli normalnych ubrań roboczych. I moją rolą jest to, żeby przywrócić tym ludziom chęć do pracy, żeby znaleźć pieniądze zewnętrzne, żeby uszczelnić system ściągalności należności,
żeby zlikwidować wiele ryczałtów, które dla mnie są bardzo podejrzane. No bo nagle się okazuje, że są miejsca, które mają odciętą wodę oficjalnie przez nas, zadłużenie, no ale jednocześnie widzę, że produkcja rolna kwitnie. I się zastanawiam, skąd ta woda na tą produkcję rolną. Więc też będziemy musieli robić po prostu takie kontrole. Więc zadań jest tak dużo, że rzeczywiście pełne ręce roboty. I to nie jest kwestia taka, że będziemy, znaczy bo to jest tak, nie wiem jak działali poprzednicy, natomiast tu już się nie da tego polepić na sznurek. Tu już się nie da pojechać i zrobić tak na zasadzie obejścia jakiejś instalacji. W niektórych słowach instalacje są aluminiowe, na przykład częściowo. Aluminium było kładzione jeszcze za czasów dawno minionych i do dzisiaj to jest. To może w każdej chwili strzelić. Mało tego, wodociągi działają na styk. Znaczy, że w sytuacji, kiedy będzie jakakolwiek bardzo duża awaria, to nie mają rezerwy finansowej, która powinna być przez lata odkładana. Przez lata, na przykład na to, żeby kupić nową hydroforię. W tej chwili, w momencie, kiedy będzie jakakolwiek awaria hydroforu, czy jakakolwiek awaria pompy w jednym z SUV-ów, to będziemy się zastanawiać, którą pompę skąd wyciągnąć. W związku z tym, ja stoję przed takim zadaniem, żeby znaleźć dodatkowe źródła zarobkowania, żeby mieć chociaż na przykład kilkanaście tysięcy złotych odłożonej gotówki po to, że w sytuacji, kiedy strzeli mi pompa za 13 tysięcy, żeby ją po prostu kupić. Jak Państwo widzą, w jaki sposób wygląda, znaczy, no powiem tak, ekipę wodociągów pewnie widać często, bo ona właśnie jeździ i kopie, no, trochę jak archeolodzy. W tej chwili są w Marwicach, na 6 godzin wyłączona jest dzisiaj woda. Między innymi dlatego, że rurociąg, który został tam poprowadzony, jest rurociągiem, który nie spełnia żadnych wymagań, po prostu jest za mały, za kruchy i jakikolwiek przejazd ciężkiej maszyny rolniczej powoduje łamanie tego rurociągu. W niektórych miejscach wodociąg na odcinku kilkunastu, kilkudziesięciu metrów jest łatany w 6 miejscach. On wymaga tak naprawdę inwestycji pod tytułem położenie nowych polietylenowych. To też kosztuje. Natomiast tu jest bardzo ważna rzecz. Przez lata woda i ścieki wybuchowej były podnoszone bardzo, czy cena za wodę i za ścieki była podnoszona w stopniu, można powiedzieć, no jak nie jestem z zewnątrz, ja nie mam sentymentu, tak? Bo ja wiem, że jest kwestia dbania o interes społeczny. Wiadomo, że nie można przegiąć i że nie można docisnąć ludzi nie wiadomo jakimi podwyżkami, ale na Boga, już mówię jasno. Nie można doprowadzić do sytuacji takiej, że któregoś razu ktoś powie, ok, zamykamy, ktoś się po prostu rozleci. I teraz został złożony wniosek do Wód Polskich, który zakłada podwyżki, które urealniają koszty. Natomiast ja nie wiem, czy Wody Polskie są się w stanie tak łatwo przychylić, na zasadzie takiej mówię, ok, ale dlaczego wam koszty poszły tak w górę? Ano poszły tak w górę, ponieważ w końcu ktoś zaczął realnie patrzeć na koszty dostarczania wody i ścieków. Mało tego, zaznaczam jeszcze jedną rzecz, że ścieki pójdą w górę w momencie, kiedy, jeszcze dodatkowo, w momencie, kiedy będzie nowa oczyszczalnia, bo ona wymaga odpisów amortyzacyjnych, które są dużo bardziej kosztowne niż ta ruina, która w tej chwili funkcjonuje. W związku z tym, ja w tej chwili szukam pieniędzy zewnętrznych, drobnych, dużych, w zależności od tego, co mi się udaje. Jestem tydzień w zasadzie fizycznie w pracy, czy tam powiedzmy niecałe 2 tygodnie. W związku z tym przede mną jest dosyć dużo ról, no i też dodatkowo jest tak, mam za zadanie znaleźć też ludzi, którzy będą chcieli przyjść i ogarniać to miejsce pracy, bo to nie jest tak. Jest pan Zenek Pięta, którego pewnie większość z Państwa znają. 10 miesięcy temu.